Początek XV wieku. Czechy. Po śmierci króla Karola IV, którego rządy były okresem znacznego rozwoju Czech, władzę objął Wacław IV, będący raczej biernym władcą. Wkrótce został on porwany, a czeskie ziemie pogrążyły się w konflikcie, po tym jak najechał je pożądający władzy Zygmunt Luksemburski. Oto tło historyczne RPGa stworzonego przez czeskie Warhorse Studios. Będzie ono miało wpływ na życie naszego protagonisty Henryka, ale tym razem nie będziemy grać ratującym świat Herosem. Heniek jest synem Kowala, a nie księciem, wielkim wojownikiem czy innym wybrańcem z przepowiedni lokalnego wróżbity. Ten protagonista nie umie czytać i nie zna się na walce mieczem. Ale wszystko jeszcze przed nim, bo wkrótce jego beztroski żywot potomka zdolnego rzemieślnika całkowicie się odmieni. Więc tak, gramy tutaj zwykłym wieśniakiem, który próbuje się odnaleźć w świecie postawionym nagle na głowie z powodu wojny. O, wybaczcie, nie zauważyłem was, bo zagapiłem się na lecące bociany. Ludzie z mojej wsi nazywają mnie żartobliwie Kmiotem Kłazem. Jestem tak naprawdę twarzą wstawioną w obraz XIX-wiecznego polskiego malarza Józefa Chełmońskiego i będę waszym przewodnikiem po tym czeskim RPG-u. Zapraszam. You know the trouble with an adventurous life, sir. Tell me, who are you, and where are you from? I'm Henry, son of the Scarlet's blacksmith. Now, for the maiden bloodletting. Hell! Answer me, damn you! Very well, sir. As you wish. Ależ to było dynamiczne, zupełnie jak ja, pędzący na tym koniu. A zatem witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłaz i w tym materiale opowiem wam o grze Kingdom Come Deliverance w wersji na konsolę Xbox One. Gra wyszła też na PlayStation 4 oraz pecety z systemem Windows. Prolog trwa tutaj 4-5 godzin. Grę można podobno przejść biegiem w niecałe 50 godzin, a normalnie grając powinna potrwać i do 100 godzin. Ja mam za sobą niecałe 30, nie widzę sensu przebiegania gier, bo co to za recenzja, jeśli recenzent nie zaznał normalnego ogrywania? I dlatego zdecydowałem się przygotować ten materiał mający postać recenzji w trakcie grania, bo wątpię, czy uda mi się przejść całość, a mam już o tytule niezłe pojęcie. Zacznijmy od fabuły Kingdom Come. Oto Henryk. Henryk pomaga swojemu ojcu w kowalskim fachu i od tego zaczyna się nasza opowieść. Od sprawunków dla ojca. Odbierz dług od klienta, kup węgiel, zabierz coś z zamku oraz karczmy i tak dalej. Oczywiście dłużnik nie będzie chciał oddać długu, więc trzeba go będzie obić, okraść lub zdobyć pieniądze skądinąd. W karczmie Henryk też wpakuje się w jakąś awanturę z rzucaniem łajnem w czyjąś chałupę, a na koniec dnia zamek zostaje najechany przez wojska Zygmunta. Bliscy Henryka wyrżnięci, a nasz protagonista musi ratować się konną ucieczką do innej miejscowości. Zasuwanie na koniu to średniowieczny odpowiednik pocinania po asfalcie sportową bryką. Minus potencjalne gięcie blachy. Plus potencjalne skręcenie karku. Chełmoński ładnie tu pasuje, bo facet stał się sławny dzięki temu, jak dobrze malował pędzące konie. I te obrazy były chodliwe jak obrazki z samochodami z gumy turbo. Popatrzcie na ten galop, aż się czuje ten Need for Speed woźnicy. W wyniku kilku kolejnych wydarzeń Henrykowi udaje się jeszcze oberwać po głowie i stracić ostatni miecz wykuty przez ojca, który to miał dostarczyć jednemu z lokalnych możnych. I dookoła zemsty oraz prób odzyskania utraconego oręża kręci się główny wątek fabuły, a po drodze Henryk wikła się w wydarzenia większe oraz mniejsze, zostaje sługą jednego z lokalnych władyków, walczy lub ucieka, knuje lub kradnie. I muszę przyznać, że opowieść jest nawet ciekawa, dialogi zostały nieźle napisane, a zadania oferują nierzadko różne drogi do rozwiązania zastanych problemów. Szkoda tylko, że kinowa polska wersja językowa jest taka sobie. To znaczy zasadniczo nie ma tu jakiejś tragedii, ale są poważne problemy jakościowe. Nie brakuje literówek w encyklopedii gry, pełno jest dziwnych decyzji lingwistycznych, a do tego teksty ewidentnie tłumaczone były przez kilka osób, które nie konsultowały się ze sobą. Od chociażby słowo perk. Raz pozostaje nieprzetłumaczone, a innym razem tłumacz przekłada to jako dodatek. Jakość fabuły tej gry pozytywnie mnie zaskoczyła, bo Kingdom Come nie próbuje być wcale takim tytułem jak skupiony na narracji Wiedźmin 3. Czeskiemu RPG-owi bliżej jest do Skyrima, bo jest to gra zbudowana nie na gotowych zadaniach połączonych serią działań, ale na systemach. Systemy. Będę o nich teraz mówił przez większość materiału. Ambicją Warhorse Studios było stworzenie wiarygodnej historycznie gry fabularnej, która symuluje wiele aspektów życia w tamtych czasach.
I muszę przyznać, że to, co wyprodukowali, jest czymś zupełnie innym niż to, do czego przyzwyczaiły nas współczesne CRPG. Henryk odczuwa głód i zmęczenie, więc musimy go regularnie karmić i dbać o to, aby się odpowiednio wysypiał. Tu mam wrażenie, że twórcy bali się, aby te survivalowe elementy nie popsuły zabawy, więc z jedzeniem zwykle nie ma problemu. Wszędzie porozstawiane są kociołki z odradzającą się paszą i prawdę mówiąc musiałem bardziej uważać, aby się nie przejeść, co też negatywnie wpływa na statystyki, niż cierpiałem na głodowe skręty kiszek. Populacja świata przedstawionego symuluje swoje żywota poczciwe, chodząc do pracy, udając się do łóżka, szukając pożywienia itd. Co prawda nie brakuje tu też typowych NPC-ów stacjonarnych, którzy stoją jak kołki w jednym miejscu czekając, aż przyjdziemy z nimi pogadać albo ich zabić, ale mimo to świat robi wrażenie żywego. Można zapomnieć o robieniu zakupów nocą, bo sklepikarze leżą w łóżkach. Po miastach po zmroku trzeba chodzić z pochodnią w dłoni, bo inaczej przeczołgają nas strażnicy, podejrzewający nas o skradactwo i złodziejstwo. Zresztą strażnicy lubią nas i tak przeczołgiwać, zatrzymując w losowych miejscach i... Jak to policjant wyszukuje mnie? Security reason. Come on then. Sorry for the hold up, but it had to be done. No, sprawdzają, czy nie mamy przy sobie czegoś kradzionego. W razie czego wlepiają grzywny i konfiskują. Dranie. Nawet sobie człowiek nie może czegoś uczciwie ukraść. Tylko by chcieli, żeby człowiek harował za marne grosze w polu. Przy okazji, Chałmońskiego wybrałem do materiału o tej grze o kmieciach, bo malował zwykłe wiejskie życie. Matejko byłby pewno trafniejszy, jeżeli chodzi o prezentowane na obrazach epoki, ale on skupiał się na bitwach i królach. Ilość zazębiających się systemów jest tu oszałamiająca. Nasz ubiór ma wpływ na nasze statystyki podczas rozmów. Drogie, czyste ciuchy pozwalają zgniatać prostaczków siłą swojego splendoru i majestatu, a także robić dobre wrażenie na możnych, a poplamiona krwią po walce odzież i umorusany w posoce miecz w dłoni zwiększają szanse na skuteczne zastraszenie rozmówcy. Krwawiące rany trzeba opatrywać bandażami. Zranione nogi nie pozwalają biegać. Obniżony stan zdrowia zmniejsza ilość dostępnej podczas walki wytrzymałości, a obrażenia najlepiej leczy zdrowy sen z pełnym żołądkiem. Jak już nauczymy się czytać u skryby, to literki lepiej nam się ułożą w książce, jeśli poczytamy ją wygodnie w łóżku. Przyłapani na kradzieży lub morderstwie stracimy nieco reputacji w danej miejscowości, a gorący towar najlepiej upłynniać u kupców w innej części królestwa. Albo u paserów z mafii młynarzy, bo jak wiadomo, najgorszymi złodziejami byli wtedy mączni malwersanci. Tym, co dodatkowo przybliża Kingdom Come. Do Skyrima jest rozwój postaci, ale Czesi jeszcze dalej odeszli od tradycyjnej kreacji bohatera. Tutaj po prostu poziom każdej z naszych umiejętności oraz atrybutów rośnie, kiedy ich używamy. Nie wybieramy żadnej początkowej klasy postaci, poza minimalnymi bonusami do statystyk, więc nasze startowe decyzje nie ograniczają późniejszych możliwości. Henryk może próbować wszystkiego i na początku we wszystkim jest zwyczajnie kiepski. Niby nie jest to nic nowego, ale takie podejście do sprawy ułatwia eksperymentowanie. Oczywiście, jeśli przez pół gry przemaszerowałem otwierając wytrychami skrzynie, drzwi i niewieście serca, to w drugiej połowie łatwiej będzie mi włamać się do kolejnego miejsca, ale na początku można dowoli testować różne style grania. Umiejętności jest tu cała masa, jazda konna, czytanie, alchemia, skradanie się, otwieranie zamków, łowy, a nawet picie alkoholu. Kiedy pozyskamy nowy poziom w którejś z nich, możemy sobie też wybrać jakiś, jak to tłumacze nazwali, perk lub dodatek. I tu już mamy decyzje wpływające na dalszą zabawę. Owe perki dotyczą masy różnych zależności. Mogą sprawiać, że Henryk będzie się lepiej wysypiał w obozach w dziczy niż w łóżku, że będzie zyskiwał ulepszenia statystyk na wsi lub w mieście, że będzie biegał szybciej i krócej, albo wolniej i dłużej. Nic, co by stawiało rozgrywkę na głowie, ale są to dodatkowe nagrody za rozwijanie umiejętności. I ogólnie podoba mi się ten nieograniczający swobody system rozwoju postaci. Zabawne, że w grze są też perki, które wydają się stworzone do tego, aby ograniczać potencjalnie irytujące elementy rozgrywki, na przykład takie, które sprawiają, że można rzadziej jeść albo spać. Jeśli coś z tych utrudnień graczowi przeszkadza, może włożyć nieco wysiłku w to, aby stosownym perkiem zmniejszyć znaczenie danej mechaniki. Myślę, że dobrym sposobem zaprezentowania niektórych systemów będzie przykład oczyszczania obozu bandytów nękających okoliczną wieś. Mając już jedno takie zadanie za sobą i wiedząc, że z grupą niemilców trudno się walczy, zakupiłem u zielarki kilka fiolek silnej trucizny.
Nałożyłem toksynę na strzałę i próbowałem ustrzelić Herszta. Udało się, ale bydlak okazał się mieć organizm zrobiony z żelbetu i płynu do chłodnic, więc przeżył. Truciznę nałożyłem też na miecz, więc udało mi się wyciąć w walce kilku przydupasów, a potem uciec. W zamieszaniu dorzuciłem do ich kociołka ze strawą nieco trutki. Herszt nie był głodny, ale jego ostatni przydupas ochoczo zajadał trefny gulasz i skończyło się to dla niego nagłym, śmiertelnym skurczem jelita. Odczekałem, aż przywódca bandziorów zmęczy się i pójdzie spać, a potem zakradłem się i wykończyłem go w jego wyrku. Mało honorowo, ale skutecznie. No, podobno niektórzy marzą o śmierci we własnym łóżku. Chociaż pewno nie od miecza. To chyba nieźle pokazuje, jak obecne tu mechaniki pozwalają bawić się zastanymi problemami i nie brakuje tu też mechanizmów społecznych, z których można różnie korzystać. No i powinienem dodać, że trucizny nie musiałem kupować. Wystarczyło znaleźć przepis, pozbierać zioła i ją uważyć. Co doprowadza nas do minigierek, które pogłębiają wiele zwykłych czynności. Alchemia jest chyba jedną z najbardziej skomplikowanych, bo tutaj musimy dokładnie wykonywać zalecenia zawarte w przepisie. Używamy stosownej bazy mikstury, podgrzewamy lub gotujemy ją, składniki wrzucamy w całości lub roztarte, a każdy z nich obrabiamy termicznie określony czas, który mierzymy własnoręcznie obracaną przez nas klepsydrą. Ale takich minigier jest tu więcej. Ostrzenie miecza wymaga kręcenia brusem rytmicznymi naciśnięciami spustu na padzie, przesuwania ostrzem na boki, aby naostrzyć je na całej długości, dociskania go do koła i dbania o odpowiedni kąt. Przy otwieraniu zamków jednym analogiem przekręcamy mechanizm, a drugim staramy się utrzymać kropkę w stałym miejscu zamka, co wymaga naprawdę sporo wyczucia. Wszystkie te minigry są nieźle zaprojektowane, bo dają wrażenie faktycznego wykonywania symulowanych czynności, a nie tylko wybierania jej z listy i liczenia na to, iż statystyki mamy odpowiednie do podjętego wyzwania. Tutaj umiejętności mogą jedynie ułatwiać zadanie, nie są gwarancją sukcesu lub porażki. Ale pomimo tak hardkorowego podejścia do rozgrywki, jest tu nieco zaskakujących uproszczeń. Od chociażby szybka podróż do wcześniej odkrytych miejsc. Ale nie ma ona formy natychmiastowej teleportacji. Gra prezentuje wyprawę na mapie i przerywa ją, jeśli zostaniemy napadnięci albo kogoś napotkamy. Niezły pomysł. Dziwniejszy jest autoprzyzywany koń. W tej grze, w której każde podniesienie przedmiotu, otwarcie drzwi i wspięcie się na siodło ma swoją animację, mającą urealnić całe doświadczenie, mamy nagle wierzchowca, który teleportuje się do nas, gdy tylko zagwiżdżemy. Zwykle stara się materializować za naszymi plecami, ale czasem mu się to nie udaje. No bo ja tu sobie zagwizdałem kilka razy i naspawnowało się tego tyle, że mógłbym założyć stadninę. Niestety nie wszystkie mechaniki w Kingdom Come mi się podobają. Mam dość mieszane odczucia, jeśli chodzi o walkę. O ile skillowe, bezcelownikowe strzelanie z łuku jest bardzo trudne, ale i dobre, tak starcia prowadzone przy pomocy broni białej są dość drewniane. W teorii model jest fajny, kamera przykleja się do wrogów, ruchem analoga można wybrać jeden z pięciu kierunków, z których zadaje się cięcia, są też szybkie pchnięcia, a ataki da się blokować, odbijać lub ich unikać. Można uczyć się kombinacji, markować wyprowadzone zamachy i zmieniać ich kierunek, a nawet uderzać ciałem wrogów. Wszystko to oparte jest na szkieletowych animacjach i w zasadzie jest to całkiem fajne, szczególnie jeśli walczymy z jednym przeciwnikiem naraz, ale jest też w tym wszystkim pewna doza chaosu i drewna. Walka ma być niby oparta na umiejętnościach gracza, ale zbyt często miałem wrażenie, że ten system nie do końca działa. Nie zrozumcie mnie źle, zdarzają się fajne pojedynki i sam fakt nietypowości tego modelu naparzania się średniowiecznym żelastwem czyni go świeżym, ale mogło być lepiej. No i starcia z więcej niż jednym przeciwnikiem to jest życzenie śmierci. Niby jest to realistyczne, ale toporność przełączania się między wrogami i ogólny chaos wynikający z grupowych starć czyni je nie tylko trudnymi, ale też i irytującymi. Oprawa graficzna gry jest bardzo nierówna. Świetne lasy i pola oraz zaledwie przyzwoicie wyglądające miasta i wsie. Nie z gorsze modele postaci i nie zawsze ładne animacje. Ale chciałbym zwrócić szczególną uwagę na tereny leśne i pola. W moim odczuciu wyglądają fenomenalnie. Nie z powodu tekstur czy modeli roślinności, bo te są raczej uproszczone. Chodzi mi raczej o samo projektowanie przestrzeni. Nie wiem, czy Warhorse Studios mieli do tego jakiś mądry algorytm, czy może robili to ręcznie, ale chyba jeszcze nigdy nie widziałem w grach lasów, które wyglądałyby tak realnie i miały tyle odmiennych miejscówek.
Chodzi mi o samą różnorodność elementów i ich ułożenia. Wszystkie te kamienie i kamyczki, rośliny, małe i duże skarpy, strumienie, przeróżnie wijące się drogi z kałużami, formacje skalne itd. Może zachwycam się drobiazgami, ale zaskoczyło mnie to, że jeśli się dobrze przyjrzymy, każda ścieżka w dowolnym lesie ma swoje elementy charakterystyczne i nie jest po prostu zbiorem powtarzających się wszędzie losowo rozrzuconych krzaków i drzew. Niestety, techniczne aspekty produktu nie robią już takiego wrażenia. Wszystkie nagrania w tym materiale do tego momentu pochodzą z wersji na Xbox One X i ta wersja chodzi w miarę płynnie, miewa jednak okazjonalne, poważne spadki płynności, a do tego ma pewne problemy z doczytywaniem tekstur, które wyświetlane są w niskiej jakości, nawet kiedy podejdziemy do nich dość blisko. Ale to nic w porównaniu do tego, co dzieje się na oryginalnym, pierwotnym Xbox One. Oto nagrania z niego. Potworne problemy z doczytywaniem tekstur i bardzo duże spadki płynności. Na starszej wersji Xbox One ta gra chodzi na granicy grywalności. Nie posiadam egzemplarza na PlayStation 4, ale tam podobno sytuacja jest analogiczna. Na PS4 Pro w miarę grywalnie, chociaż w niższej rozdzielczości niż na Xbox One X, a na zwykłym PS4 granie jest już dość bolesne. To drugi taki tytuł w krótkim czasie po Monster Hunter World, który działa sensownie na mocniejszych wersjach konsol, ale na podstawowych doświadczenia płynące z grania nie są najlepsze. Mam nadzieję, że ten trend nie będzie się rozpowszechniał. Na tym problemy techniczne Kingdom Come się nie kończą. O ile śmieszne zachowania bohaterów niezależnych, dziwne błędy dotyczące ciał ofiar rajdu dokonanego przez bandytów, czy zachowania koni godne Geraltowej płotki są do przełknięcia, o tyle gra potrafi się też popsuć w bardziej bolesny sposób. Ot, na przykład raz nie uruchomiło mi się rozpoczęcie jednego z questów, będących częścią głównego wątku fabularnego, ale nie zorientowałem się od razu i grałem dalej. Na szczęście zachowałem wcześniejsze savey, więc tracąc 2 godziny questów pobocznych, załadowałem go, przeprowadziłem ponownie rozmowy prowadzące do aktywacji zadania i tym razem się udało. Więc tak, są tu i takie psujące się skrypty, które mogą nawet uniemożliwić ukończenie gry. Trzeba jednak pamiętać, że ta produkcja jest w pewnym stopniu projektem niemożliwym. Oto duży RPG stworzony przez małą ekipę za relatywnie niewielkie pieniądze. Warhorse Studios zebrało na grę ponad 1 000 000 funtów na Kickstarterze parę lat temu i miało kilku dodatkowych inwestorów, ale szacuje się, że taki Wiedźmin 3 kosztował ponad 80 milionów dolarów, więc wciąż można założyć, iż jak na dużą grę fabularną, tutaj budżet był malutki. Z jednej strony to, co udało się za to wyprodukować, jest naprawdę imponujące, a błędy wynikające z systemowości gry raczej nie powinny dziwić, ale z drugiej trzeba mieć świadomość, że tytułowi brakuje sporo do technicznej doskonałości i kupując go należy się z tym liczyć. Cóż, i tak jest o wiele mniej drewniany niż Alex, chociaż potrafi się czasem malowniczo zawiesić. Co może naprawdę zaboleć w obliczu zastosowanego systemu zapisu stanu gry. Zostawiłem ten temat na koniec, bo czuję, że może to być jeden z bardziej zniechęcających elementów produktu. Otóż savey robią się tu w 3 sytuacjach. Automatycznie w określonych momentach fabuły, kiedy Henryk spożyje dość drogi, w miarę łatwy do wyprodukowania przy pomocy zestawu małego alchemika, napój alkoholowy zwany zbawiennym sznapsem, oraz jeśli prześpi się w swoim łóżku. Chyba w żadnej grze nie zdarzyło mi się tak często sypiać bohaterem, choćby godzinkę, aby zapisać stan gry. To jest najlepszy sposób zapisywania stanu gry. Należąco. Mój Henryk stał się prawdziwym cesarzem, sułtanem, wyczynowcem. Szybkiej drzemki o każdej porze. Twórcom zapewne chodziło o to, aby gracz nie mógł w dowolnej chwili robić save'ów i musiał liczyć się z konsekwencjami swoich działań. I to nawet się sprawdza, jeśli mój ostatni zapis był jakiś czas temu, jestem ostrożniejszy. W razie zranienia nie wczytuję zapisu, tylko korzystam z bandaży, a do tego jestem bardziej skłonny przyjąć na klatę negatywne konsekwencje źle poprowadzonych dialogów. Niemniej może też człowieka trafić szlak, jeśli gdzieś głupio zginie albo, co jeszcze gorsze, gra nagle się wywali na plecki i zacznie przebierać nóżkami jak bezradny żółw, a ostatni zapis był 1,5 godziny temu. Na szczęście twardy zwis gry przytrafił mi się tylko raz w ciągu 10 godzin zabawy. I oto całe Kingdom Come. Gra, która może się naprawdę podobać, bo jest różnorodna, nietypowa, oryginalna i świeża.
Świetna rzecz, aby wciągnąć się w nią na dziesiątki godzin, zapomnieć o życiu doczesnym i zatracić w systemach. Mnie spodobała się bardzo, pomimo licznych wad. Ale potrafię też zrozumieć, że ktoś mógłby ten tytuł szybko znienawidzić z powodu całego wachlarza niewygodnych i bezkompromisowych rozwiązań. Sterty błędów technicznych, nieprzyjaznego systemu save'ów i ogólnej toporności wielu mechanik. To jak dotąd najlepsza, najgorsza gra tego roku. Cóż, udanego podbijania 15-wiecznego czeskiego zaścianka po jednej chałupie naraz. Game on! Na koniec małe ogłoszenie. Jeśli wybieracie się na IEM do Katowic, to może was zainteresować, że w piątek, 2 marca o godzinie 13, będziemy we dwóch razem z Michałem Mańką z TV Gry prowadzić panel o grach osadzonych w realiach I i II wojny światowej. Zapraszamy na stanowisko X.com, bo tam nas właśnie znajdziecie. Do zobaczenia. Dalej, Płotka. To znaczy, Płotki.